Rozkapryszona mamuśka chciała obniżyć mi pensję za próbę uwiedzenia jej męża. W okresie dorastania regularnie zajmowałam się dziećmi rodzin, które tak samo jak ja chodziły do pobliskiego kościoła. W wieku od 12 do 16 lat pracowałam łącznie u ponad 30 rodziców i wszyscy bardzo cenili moją pomoc. Byłam częścią tej parafii, odkąd skończyłam 4 lata, więc znałam tam wszystkich, a wszyscy znali mnie. Byliśmy bardzo zgraną społecznością. Któregoś razu musiałam pomóc pewnej rodzinie o nazwisku Smith. Poznałam ich, gdy miałam 10 lat i wiedziałam, że mają dzieci, które były jeszcze młodsze niż ja. Wielokrotnie wspierałam ich potomstwo w przygotowaniach do dziecięcej mszy, a dodatkowo wszyscy całkiem dobrze kojarzyliśmy się z kościoła oraz ze szkoły. W momencie, gdy wydarzyła się cała ta sytuacja, miałam 13 lat i początkowo nic nie wskazywało na to, aby miało stać się coś złego. W ogrodzie mieli duży basen, więc ojciec dzieci poprosił mnie, abym wzięła ze sobą kostium kąpielowy. Dzieciaki na pewno będą cię błagać, abyś z nimi popływała. Oczywiście nie musisz, jeśli nie chcesz, ale na pewno by się ucieszyły, powiedział. Tego dnia miałam łącznie siedzieć z nimi przez około 5 godzin, jednak po upływie 4 do domu wrócił mężczyzna, który musiał odbyć służbową rozmowę online. Po zakończonym spotkaniu mógł zająć się potomstwem, a po mnie mieli przyjechać rodzice. Około 20 minut przed powrotem ojca dzieci poprosiły mnie o kąpiel w basenie. Zgodziłam się, więc przebraliśmy się i wyszliśmy na dwór. Włożyłam na siebie zwykły strój kąpielowy, jednak miałam dosyć spore piersi jak na swój wiek, które były także większe niż biust matki dzieciaków. Wkrótce na tarasie zjawił się pan Smith i zapytał, czy wszystko w porządku. Zapewniłam go, że jest dobrze, a on oznajmił, że wróci do nas po wykonaniu połączenia. Ostatecznie wybiła 17 i mężczyzna faktycznie przyszedł, lecz poinformował, że musi jeszcze gdzieś zadzwonić. Poprosił mnie o możliwość zrobienia nam zdjęcia, aby wysłać je żonie i zapewnić ją, że córki nie są same podczas jego nieobecności. Wszyscy razem świetnie się bawiliśmy i nie było żadnych problemów, dopóki w domu nie zjawiła się matka. Wyszliśmy z basenu, pomogłam podopiecznym się osuszyć, wziąć prysznic, a następnie przebrać. W tym czasie kobieta przygotowywała się do przejęcia opieki nad dziewczynkami, a mąż zaczął przyrządzać kolację. Paręnaście minut później zeszłam z pociechami na dół, mając na sobie bardzo długą koszulkę. Wtedy kobieta poprosiła mnie na rozmowę na osobności. Momentalnie odciągnęła mnie na bok i zaczęła mnie obrażać. Powiedziała, że nie zapłaci mi za ostatnią godzinę pracy, ponieważ jej zdaniem ubrałam się jak prostytutka po to, aby uwieść jej męża. Uznała, że mój kostium był zbyt wyzywający i od początku wiedziała, że nie można mi ufać. Następnie zwyzywała mnie od najgorszych, a do tego uznała, że jeśli dalej będę tak odsłaniać piersi, to na pewno prędzej czy później ktoś mnie napastuje. Byłam wtedy niesamowicie oszołomiona, zwłaszcza, że miałam zaledwie 13 lat i nosiłam zwykły strój kąpielowy. Zmieszana pokiwałam głową i przeprosiłam ją za moje zachowanie. Wyjaśniłam, że zawsze chodziłam w ten sposób ubrana na basen i jeszcze nigdy nie miałam z tego powodu problemów. Dodatkowo niesamowicie lubiłam ten kostium, bo moja najlepsza przyjaciółka miała taki sam. Ze łzami w oczach wybiegłam na zewnątrz i usiadłam na ganku, aby zaczekać na moich rodziców. Przez cały ten czas mocno ściskałam pieniądze w dłoni i głośno szlochałam. Chwilę później usłyszałam donośne krzyki dochodzące z domu Smithów, które zaraz ucichły. W tamtym momencie ojciec dzieci wyszedł na zewnątrz, dał mi brakujące $50 i zaraz zniknął za drzwiami, aby znowu wydrzeć się na swoją żonę. Jakiś czas później okazało się, że mężczyzna złożył pozew o rozwód, ponieważ wyszło na jaw, że kobieta miała romans z innym facetem. Oprócz tego dowiedziałam się od pewnej rodziny, u której również pracowałam, że pani Smith od zawsze miała kompleksy związane z niewielkim rozmiarem biustu. Oczywiście jej mąż nie był pedofilem, a ich dzieci dzielnie zniosły rozstanie rodziców. Moja mama kontroluje każdy aspekt mojego życia i myśli, że dalej jej będę na to pozwalał po osiągnięciu pełnoletności. Moja mama myśli, że może kontrolować zarówno mnie, jak i każdy aspekt mojego życia. Jestem jej drugim dzieckiem, bo mam jeszcze dwóch braci. Jeden z nich ma 18 lat, a drugi 12. Żaden z rodziców nie pracuje, ponieważ otrzymują pieniądze od moich bogatych dziadków.
Muszę przyznać, że ojciec od zawsze był całkiem wyluzowany i w sumie nigdy go za bardzo nie obchodziło, co robię. Jednakże matka była trochę niespełna rozumu. Przez ostatnie 10 lat była wobec mnie bardzo apodyktyczna. Zawsze kontrolowała moje oceny. Pomimo tego, iż byłem piątkowym uczniem, nie pozwalała spotykać mi się ze znajomymi po szkole, a na dodatek regularnie przeglądała mój telefon i czytała wszystkie wiadomości. A skoro już mowa o smartfonie, to miałem do niego dostęp tylko przez pół godziny dziennie. Z tego powodu byłem zmuszony odkupić od kolegi z klasy drugą komórkę i ukryć ten fakt przed rodzicami. Odkąd tylko skończyłem 8 lat, matka wybuchała przez każdy najmniejszy błąd, który popełniłem. Przykładowo, gdy zapomniałem wyrzucić śmieci, potrafiła drzeć się na mnie godzinami, a czasami nawet przez kilka dni. Gdy nudziło jej się krzyczenie, w ramach kary odbierała mi wszystko, co tylko sprawiało mi przyjemność. Zaowocowało to tym, że przez prawie cały rok zabraniała mi grać na konsoli, a także wychodzić z przyjaciółmi. W pewnym momencie ograniczyła mi dostęp do jedzenia, przez co musiałem sam chodzić do sklepu i kupować żywność za swoje kieszonkowe. Co więcej, zdarzało się, że gdy zapominałem pościelić łóżka, zmuszała mnie do spania na podłodze. Po tym, jak otrzymałem zakaz grania oraz używania telefonu, zacząłem bardzo dużo czytać, lecz wkrótce pozbawiła mnie nawet i tej rozrywki. Z tego powodu przez większość czasu po prostu siedziałem w swoim pokoju i śmiertelnie się nudziłem. Przez całe moje nastoletnie życie otrzymałem jeszcze o wiele więcej kar. Jednak gdybym musiał je wszystkie wymieniać, trwałoby to wieki. Kiedy mój starszy brat miał 15 lat, popełnił straszliwy błąd, ponieważ przyznał się mamie, że ma dziewczynę. Kobieta, gdy tylko się o tym dowiedziała, codziennie czytała ich wiadomości, a wkrótce zabroniła im się widywać. Z tego powodu, około rok temu, jak zacząłem spotykać się z moją wybranką, nie powiedziałem o tym nikomu z rodziny. Z czasem wymyśliłem sposób na widywanie się z nią oraz z kolegami w dni powszednie. Powiedziałem matce, że zapisałem się do 3 różnych klubów szkolnych. Na szczęście poniekąd przyjaźnię się z przewodniczącymi i dzięki temu dogadałem się z nimi, że mogę przychodzić w dniach robienia zdjęć oraz otrzymywać od nich maile, co stanowiło dowód mojego uczestnictwa. Rodzice mojej dziewczyny wiedzą o całej tej ciężkiej sytuacji i bardzo mnie wspierają. Mama kilka razy wykopała mnie z domu, a w tym czasie oni serdecznie mnie u siebie ugościli. Poniekąd mam już przygotowany plan ucieczki, który wcielę w życie po skończeniu 18 roku życia. Założyłem drugie konto w banku, ponieważ do pierwszego ma dostęp moja rodzicielka. Rozmawiałem również o tej sytuacji z dziadkami, którzy zaproponowali, że będą płacić czesne za moje studia oraz pokryją wszystkie pozostałe wydatki. Dodatkowo rodzice mojej dziewczyny zaproponowali, że mogę się u nich zatrzymać na te kilka miesięcy, zanim stanę się pełnoletni. Macie jakieś wskazówki, jak powinienem się przygotować do odejścia z domu? Moi rodzice pozwolili nowej partnerce wprowadzić się do nas i nawet nie zapytali mnie o zdanie. Nie zdziwię się, jeżeli większość z was uzna moją historię za nieco dziwną. Przez około 6 miesięcy moi rodzice spotykali się z pewną około 28-letnią kobietą o imieniu Rebeka. Pracowała ona jako pielęgniarka w tym samym szpitalu, w którym zatrudniona była mama i tata. Odkąd się poznali, często zapraszali ją do nas na obiady i takie tam. Muszę przyznać, że wywarła na mnie dobre pierwsze wrażenie. Moja matka też bardzo ją lubiła i czasami powtarzała, że mogłabym być bardziej jak ona. Pewnego razu dziewczyna zaoferowała mi zioło, a ja oczywiście się zgodziłam. Był to niestety duży błąd, bo Rebeka od razu doniosła na mnie mojej mamie. Powiedziała jej, że zauważyła, jak palę w swoim pokoju, przez co zaczęła się o mnie martwić. Rzecz jasna, matka uwierzyła w jej wersję zamiast w moją. Myślę, że to wystarczający powód, aby znielubić nową koleżankę rodziców. Cała trójka zaczęła coraz częściej spędzać ze sobą wieczory, aż pewnego letniego ranka zauważyłam, jak młoda kobieta wychodzi z sypialni rodziców. O tej porze mama i tata już dawno siedzieli w szpitalu, a ona wyglądała, jakby dopiero co się obudziła. Od tamtej pory takie sytuacje zdarzały się coraz częściej, a oni twierdzili, że Rebeka zostaje, aby pomóc im z pracą. Ostatecznie którejś nocy nakryłam ją z moim tatą w łóżku. Byłam niesamowicie wściekła, ale na początku nic z tym faktem nie zrobiłam, bo ojciec obiecał, że wszystko mi wyjaśni. Po około tygodniu coś we mnie pękło i poszłam powiedzieć o tym mamie, jednak ta w ogóle nie była zaskoczona.
Wytłumaczyła mi, że Rebeka jest ich specjalną przyjaciółką, którą wspólnie się dzielą. Cokolwiek to miało znaczyć. Po tej informacji byłam trochę zniesmaczona, ale mimo wszystko starałam się o tym nie myśleć i po prostu żyć dalej. Niedługo po tym incydencie wróciłam ze szkoły i zobaczyłam, że wszędzie walają się rzeczy Rebeki. Niestety wszystko wskazywało na to, że od teraz będzie z nami mieszkać. Podejrzewam, że ze względu na wysokie ceny najmu, moi rodzice chcieli jej pomóc i pozwolili jej zatrzymać się w naszym domu. Nie minął nawet tydzień, a ja już miałam jej podziurki w nosie. Nie dość, że musiałam dzielić z nią jedną łazienkę, to jeszcze okazało się, że kobieta jest strasznie wścibska. Pewnego wieczoru przyszedł do nas mój kolega, który pomagał mi w nauce matematyki, o czym moi rodzice nie mieli pojęcia, bo pracowali do późna. Rzecz jasna, Rebeka od razu powiedziała im, że martwi się, że siedzimy sam na sam w moim pokoju. Od tamtej pory przez nią za każdym razem musieliśmy uczyć się na widoku w kuchni. Moja mama nie pozwala mi używać tamponów, ale odkąd zostałam cheerleaderką, nie wyobrażam sobie bez nich treningów. Z tego powodu któregoś razu poprosiłam moją koleżankę, aby mnie kilkoma poratowała. Niestety zapomniałam zostawić je w szkolnej szafce i Rebeka musiała znaleźć je w moim plecaku. Kiedy zobaczyłam, że je wyciągnęła, myślałam, że zaraz oszaleję. Wybuchłam i wykrzyczałam jej, że nie jest moją niańką i ma zostawić mnie w spokoju. Kobieta bardzo się obraziła i od razu poskarżyła moim rodzicom, że przeze mnie czuje się w naszym domu niechciana. Zagroziła nawet, że się od nas wyprowadzi, na co mama i tata jeszcze bardziej się na mnie zdenerwowali. Rozumiem, że to ich mieszkanie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że powinni mnie najpierw uprzedzić, że się do nas wprowadzi. Oczywiście dziewczyna tak naprawdę się nie wyniosła, przez co dalej z nami mieszka i ciągle na mnie kabluje. Jakiś czas temu mama otrzymała wyniki moich badań i od razu podzieliła się nimi z Rebeką. Ta z kolei powiedziała mi, że będę musiała używać globulek dopochwowych z kwasem borowym i osobiście dopilnuję, abym je stosowała. Uważam, że kobieta zdecydowanie zapędziła się, zachowując się jak moja druga matka. Najgorsze jest to, że moi rodzice uważają, że powinnam się z tym wszystkim zgadzać.